Szanownych Państwa w murach naszej Galerii Sowa. Oczywiście od jakiegoś czasu jest to tylko Galeria Sowa, ale nieodzowny duch Związku Polskich Artystów Plastyków tutaj krąży pod tymi wentylatorami. On jest, będzie, mam nadzieję, jak najdłużej z nami. Chcąc nie zaprzepaścić tej 30-letniej tradycji odbywającej się tutaj wystaw wszelkiej maści artystycznej, za zgodą pani Krystyny Sól powiesiliśmy właśnie te wspaniałe batiki przedstawiające kobiety świata. Oczywiście przedstawione oczami pani Krystyny. Przyznam się szczerze, dopóki pani Krystyna nie przyszła, mieliśmy problem, jak zaaranżować tą wystawę, ale ona to wszystko wyprostowała. Mieliśmy swoją wizję, o której nie będę opowiadał. I dzięki temu, że mieliśmy okazję się spotkać tu pewnego dnia z panią Krystyną, te prace tutaj zagościły na tych ścianach. Jak wspomniałem, ta galeria ma 30-letnią ponad tradycję. My jako Galeria Sowa mamy 20-letnią tradycję, więc niewiele mniej. Do tej pory skupialiśmy się tylko na wydarzeniach muzycznych, kabaretowych, ewentualnie jakichś performance'ach. Przez to, że pewna sytuacja zaistniała, no zajęliśmy się też, szanowni państwo, wystawami. Mam nadzieję, że to na krótko, to jest moje pierwsze wystąpienie, więc trudno, peszę się i nie wiem do końca, jak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że państwa nie przeraziłem tym tokiem swoich nie źle ułożonych słów. Dziękuję bardzo, zapraszam na do obejrzenia wystawy pani Krystyny. Pani Krystyna na pewno zrobi to dużo lepiej i opowie o tym, co jest na ścianie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło witać państwa na wystawie w tak pięknym miejscu, bo rzeczywiście batyki bardzo, bardzo ładnie wyglądają tutaj na tych ścianach ceglanych, na tym czerwonym tle. Wyglądają piękniej niż są namalowane, tak mi się wydaje. Panie Krzysztofie, chciałam panu bardzo podziękować, panu Krzysztofowi Żakaskiemu, panu Waldemarowi Dworeckiemu za zaaranżowanie, bo niech to nie będzie taki skromny. Pan zaaranżował tę wystawę, ja zrobiłam, podziękowałam tylko, bo nie musiałam się tego zasilać, żeby wszystko było zrobione, bo to jest długo wyszane, tylko mogę pięknie państwu panu podziękować. Batiki powstały, a jeszcze chciałam powiedzieć, że 30-lecie pokrywa się również z państwa w 30-lecie działalności związku i tutaj, prawda, bycia w tej galerii. Pokrywa się również z 30-leciem mojej pracy artystycznej. Tak sobie wyliczyłam właśnie, że ten rok 2014 to akurat 30 lat, kiedy ja poznałam te dzięki Krysi Kurga, która jest tutaj,
poznałam i poszłam do Basi Hulamickiej, bo wydawało mi się, że nie dam rady, że po prostu nie jest to dla mnie, nie jest to moja dziedzina, ale Krisia mnie namówiła i byłam jej uczennicą i tak się zaczęło, może tak jednym słowem, tak się zaczęło. Dzięki Basi, dzięki Krysi, dzięki wszystkim koleżankom właśnie z galerii, z Centrum Tkactwa Warmii i Mazur w Barczewie. Tak poszła moja droga. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj widzieć moje przyjaciółki, moje koleżanki z klubu, panią sędzię, koleżankę z pracy, mojej chyba pierwszej pracy z sądu. Także jest mi bardzo, bardzo miło, że państwo zechcieliście przyjść na tą wystawę. Powiem kilka słów ostatnie prace, które są, bo ta część tych prac to już się pojawiała na innych wystawach. Natomiast ostatnie prace, to są tutaj za państwem, te dwie, to jest za panem Krzysztofem, dwie. Dobrze, postaram się, tylko nie mogę mówić głośno teraz. I tutaj te dwie prace po mojej prawej stronie, to są ostatnie właśnie prace, które też powstały w 2013 roku i te prace z 2014 roku. Staram się prace moje batikowe odtworzyć tak, jak je widziałam na swoich wyprawach za dalekiego świata. Te prace powstały na podstawie fresków, które są w takiej jaskini skalnej w świątyni buddyjskiej w Indiach. Tak one tam wyglądają i kolor jest właśnie mniej więcej taki. Natomiast te prace, które są po mojej prawej stronie, są takie jasne, wyblakłe i to są prace, które przedstawiają kobiety techniką fresków na Ceylonie. Na wielkiej skale powstał zamek, gdzie król Kasapa kazał wymalować swoim poddanym pewnie w V-VI wieku wymalować 550 fresków przedstawiających kobiety. Nie wiadomo, jakie to są kobiety. Czy to są nimfy, czy to są kobiety, które idą na procesji, czy to są damy dworu. Trudno powiedzieć, czy to są jakieś święte. W każdym bądź razie zostało z tych 550 fresków 19. I z tych 19 udało mi się na podstawie zdjęć właśnie namalować batikiem P4. Jedne są bardzo zniszczone, niewiele na nich widać. Trudno byłoby mi odtworzyć charakter i to, co te freski przedstawiały. Dlatego ograniczyłam się do tych czterech i pewnie więcej już nie namaluję. Te freski z kolei to są również z V-VI wieku i król Kassapa, który odważył się, prawda, żeby w jego pałacu były tak rozebrane kobiety, prawda, jest to uważane, tak myślę, że to jest nie tylko ja, że to jest wielka odwaga jego, że odważył się właśnie, bo chciałabym powiedzieć. Podróże, które właśnie odbywam, no bardzo mnie inspirują i te właśnie spotkania z kobietami, z ludźmi, których tam właśnie widzę, ich postawę, ich taką przyjaźń, bo nie odbieram tego, że nie mogę na nich napatrzeć, nie mogę robić zdjęć. Czasami muszę zapytać, czy mogę, czasami z ukrycia, ale nie spotykam się z jakąś agresją, bo wiadomo, w krajach arabskich te zdjęcia trudno jest to zrobić, prawda, nie pozwalają, ale jakoś mi się udaje. Czasami przeproszę w sposób jakiś taki szczególny, no i potem mam materiał do pracy. Tyle chciałam powiedzieć. Wróciłam kilka dni temu z Ziemi Świętej. No i mam teraz wielkie zadanie, co ja mogę namalować z Ziemi Świętej. Ikony. No właśnie, ikony. Zobaczymy. A gdzie ja bym chciała jeszcze pojechać? Jest tyle pięknych miejsc na świecie. Afryka się kłania. Afrykę, no trochę zwiedziłam. I z mężem trochę zwiedziłam Afrykę, tą północną. Dobrze byłoby pojechać w takiej głębokiej Afryki. I Ameryka Południowa, i Ameryka
Aborygeni. Właśnie. Aborygeni też się kłaniają, także życie jest krótkie, ale nie zdążę wszędzie być, niestety, nie da rady. Także dzięki mojemu mężowi udaje mi się gdzieś tam jeszcze pojechać. Jeździł ze mną przez jakiś czas, teraz pozwala mi sami jeździć, ale ja nie jeżdżę sama. Ja jeżdżę zawsze z grupą, z koleżankami, bo uważam, że to jest bezpieczne i ja ze swoimi wadami, jakie mam, to niestety nie mogę się sama poruszać po świecie. Dziękuję bardzo jeszcze raz za bycie tutaj ze mną. Zapraszam do obejrzenia tej wystawy. Zapraszam na skromny poczęstunek i proszę być ze mną jak najdłużej.